Bosmanat, Wolim Bosmanat, kajak wędkarski Moskwa TV, prosi. Co z zawodami mam sprzedać swoje tajemnice? Ten kolor, a resztę kombinujcie sami. Z tej technicznej strony to dla mnie idealna sprawa. Ja bywam nad wodą około 320 dni w ciągu roku. Słuchajcie, czekałem pół godziny, żeby tu było pusto. Dzień dobry, Rek. Co robicie, żeby że tutaj cały czas są ludzie? No teraz wiadomo, teraz ich odganiamy. Co robimy? Łowimy. Łowicie. Słuchaj, zarąbiste przynęty. Dostaliśmy na Motławie teraz, jak byliśmy, od was trochę przynęt. No i powiem, że bardzo ciekawe kolory robicie. Jak efekty? Tam były cetry. Brały jak szalone, słuchaj. No nie udało się nic innego złowić. Cedr było naprawdę na potęgę i chyba no, nic innego nie było w łowisku. Tak. Tego akurat dnia, kiedy myśmy byli. A nowy kolor mieliście? No, a jaki nowy. A widzieli loksika? Loksik. Tak, jeżeli chodzi o tę przynętę. To jest taki kolor top of the top w moich pudełkach. No słuchaj, ja ogólnie też lubię wszystkie takie brązy, nie? Wszystko, co imituje glizdę, bo tak jak z Jarkiem Rusakiem mówimy na zawodach, tak. To jest ogólnie taka zasada, no, że na zawodach nie wolno łowić na przynęty naturalne. Wiadomo. My w morzu możemy łowić, spinningować na glizdę, tak? Sprawdziliśmy, nie? Natomiast na zawodach nie. I tam łowimy właśnie na przynęty, które imitują glizdy. Tak. I to ma robotę. Masz coś takiego? Glizdy? Właśnie. Coś, co jak najbardziej by się spasowało do glizdy. Myślę, że glizdy znajdziemy. No ja też tak myślę. Kto jak nie wie, nie? A co pomyślimy o tym? No, coś takiego myślałem właśnie, tylko kolor, słuchaj, ten mi się od razu powiem ci nie podoba. Nie. Bardziej brąz, nie? Bardziej brąz, bo też próbowaliśmy na to z Jarkiem. To niestety jesteśmy dziś ubodzy w kolorze. Bo to jest niedziela. Po piątkowych oraz sobotnich zgiełkach, ale jeżeli mówisz o brązach, to Watermelon. Numer bodaj 13, Marku? 13 to jest Cola, bo Cola. 18. 18 i myślę, że 18 od twojego gusta byłaby jak najbardziej takim typowym, ciemnym, brzydko mówiąc, brudawkiem. Tak, bo to właśnie, tak myślisz, wiesz, o co mi chodzi, żeby jak najbardziej zbliżyć się do tego koloru normalnej dendrobeny. Bo... Zbliżyć się jak najbardziej. Słuchaj, bo to jest okej, tylko to już taka wymoczona dendrobena jest. A ja to jest, która poleżała troszeczkę. Tak, o takiej brudnej dendrobenie, bo sami zobaczcie, nie? Tu mamy to, a pokaż ten kolor, który pokazywałeś wcześniej. Właśnie. Gdzieś to odwiesiłeś. A na przykład, nie, to będą jaśniejsze kolorki. Wiesz co? Tu miałeś gdzieś ten kolor, skądś go siś, loksik, gdzieś. Loksik, to mówisz o, na właśnie, tak, właśnie. To właśnie wyszedł ten kolor. Zobaczcie. Ten kolor wyszedł. To jest drobny niuans, ale według mnie on robi robotę. Słuchaj, jak łowiąc białoryb, animować te przynęty? Jeżeli użyjemy czubraszki bardzo lekkiej, nie? Typu, nie wiem, pół grama. Na przykład widelnicą? No. Prowadzimy ją w tonie, bardzo delikatnie, na bardzo lekkich główkach lub czebureczkach. Ale ty nie mamy kontaktu z dnem? Nic, żadnego dżigowania, nic z tych rzeczy? Po prostu prowadzę z lekkimi skokami. Aha. Imitując tą... Ja nazywam to nieraz stukaniem po blanku. Zwykłym paluchem po prostu pukać sobie po blanku i nadajemy imitację tej przynęty. I ona w wodzie zaczyna żyć. Zaczyna żyć. Tak. Przynęta, wędka do tego, to taka naprawdę do 2,5 grama, myślisz, aż tak... Nisko schodzić, czy do 7 te takie wędki? Myślę, że takim neutralem białorybnym jest takie 3,5 grama. 3,5. Musielibyśmy się skupić niestety na takim przysłowiowym patykiem, żeby to przede wszystkim raz, że widzieć i czuć tą rybę, bo nieraz zdarzają się malutkie, no a nieraz te ryby rosną po prostu ze względu z żerowania. No dokładnie. I mówisz bez kontaktu z dnem? Całkowity kontakt, tylko i wyłącznie toń. Pół toni lub powierzchnia. Ja na przykład łowiąc majowe klenie, staram się praktycznie używać tych przynęt jak woblerów smużaków. Co za tym idzie? Wiecznie naprężona żyłka, wieczny kontakt z plecionką i non-stop obserwacja, żeby ta przynęta nie opadała. Non-stop prowadzić ją w nurcie, naciągając non-stop, jakby to nazwać, wieczny kontakt z zestawem końcowym. Aha. I jeżeli ona nie opadnie i pozwolimy jej zapracować... To od razu takie pytanie się nasuwa. To jakiś patent na łowienie, słuchaj, w Gdańsku, Motława, street fishing na teraz. Przez zawodami mam sprzedać swoje tajemnice? Patrz się, nie dał. Przed zawodami? No właśnie, bo... No dobra, jedna podpowiedź. Tak jest. Ten kolor, a resztę kombinujcie sami. Aha, dobra, ale no jednak czerwień?
Byliśmy na Motławie ostatnio, no i pokazywali nam właśnie, że jest takie, wiesz, takie denaturaty w sumie chodzą. Coś zaraz pokażę. Czerwień robi bardzo dobrą robotę. Trzeba ją bardzo delikatnie prowadzić. Ja nazywam to wręcz nawet szuraniem pod nie. Typowym takim, o, tak mi się przewinęło szybciutko, to już pokażę. Strągi też lubią czerwienie. I już pokażę siateczkę. To taka skromna z 40. Ty, no dobra. A tu taka, taka od 30 do 43. Dobra, nie, wychodzimy stąd, nie, wychodzimy. To nie ma sensu, nie, nie, nie ma sensu z Milgarem. Ej, panie te. Nie, no dobra, 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 nie, no słuchaj, doświadczenie... Robi robotę. Doświadczenie jest, czyli jednak czerwień, ale... co, no to my mówimy chyba o tych samych zawodach, Władkowy Sandacz. I mówisz, żeby w czerwieni jednak. W tak, czerwieni. No będę próbował znowu, może być wicemistrzem, a może? Nie, no. A może? Jego trzeba wyeliminować jakoś, a może? Nie wiem, może tam... Podobają mi się te pierwsze miejsca. Zobaczymy, co da rady zrobić. Zawodników jest mnóstwo. Przede wszystkim klasa zawodów z rok na rok kwitnie. Tak. Z roku na rok jest coraz większa to... Ja inaczej, patrząc jako zawodnik... I masz presję, mówię, tak? Wow. Mówię, no, coraz więcej pojawia się zawodników, którzy naprawdę potrafią wyluwać. Kosić. Przysłowiowo kosić. Tak, kosić. No, dobra, ale słuchaj, z racji na to, że też jesteś jakby nie był lokersem, tak. To też masz większe takie spektrum, wiesz mniej więcej gdzie, nie? Ja bywam nad wodą około 320 dni w ciągu roku. O rany, a ty nie chorujesz? No nie choruję, bo jakbym chorował, to by nie. Reszta tych dni to jest właśnie choroba. Resztę wykluczam, znajduję się nad wodą, praktycznie nad wodą. Aha, dobra. Jeżdżę po całej Polsce, skupiam się na kilku rzekach, które wieloletnim, że tak powiem, egzystowaniem nad tą rzeką wypłacają. No ale jednak Motława to jest takie no, skradzione serduszko, street fishing. Piękne okonie, sandacze, które czasami potrafią się pokazać. No dokuczają ostatnimi czasy te sandacze. Te małe. Z okres dwóch lat. Te kruciaki, no właśnie, właśnie, właśnie. Ja na nie mówię makrelki. Chciałbym takich okoni połapać, ale z nimi znowu jest coraz rzadziej. Można je złapać, można je wytropić, ale tak jak powiedziałem, tropić. Tropić, chodzić, pilnować miejsc, bo to nie jest tak, że ryba będzie znajdowała się w tym miejscu co wczoraj. Wykluczamy stereotypy. To nie jest tak, że dzisiaj byliśmy, jutro to ryba będzie. No dobra, ale jakbyś miał tak nam powiedzieć, nam, którzy przyjeżdżamy na przykład na te zawody, tak. Od czapy, tak. Jak, o ile, ile procent przewagi ma ten człowiek, który po prostu tam często jest na 99,9%. Ja pierniczę, dobra, koniec, nie? Ja powinienem już dawno stąd iść, nie? Aż tak? Czyli trzeba chodzić. Bywalec. Bywalec. Jest się stałym bywalcem, poznaje się kolorystykę wody, poznaje się jej uciąg, poznaje się jej głębokość, dołki, poznaje się przede wszystkim specyfikacje ryby, przede wszystkim na czym w danym okresie żeruje. No, całoroczna obserwacja pozwala lokersowi mieć tą przewagę. Wiadomo, to nie wyklucza żadnego zawodnika, który startuje w zawodach, ale no jednak lokers właśnie ma przewagę. Chciałem dopytać, nie? Bo no, dużo zawodników przejeżdża z zewnątrz, nie? Tak, przejeżdża bardzo duży i liczy na ten traf taki, nie? Szczęście po prostu. No ja ci powiem tak, ja osobiście bym nie dał 90, tak jak mówiłeś, tam 98, 90, nie, tak jakieś 70% tak, nie? Ale tak grubo bym już nie poleciał, bo no ryba ma ogon, nie? I ty też do końca nie wiesz, że ona jest. Popatrzmy na to, że to jest ryba migracyjna morska. Aha. Nie, to nie jest rzeczna ryba, która sobie, nie wiem, dana 8-9 miesięcy weszła na żer, kolejne kilka miesięcy po świecie sobie natarło i odpoczywanie i zażeranie, to co tak zwanym jest podnoskiem. Tutaj mamy rybę, która może krążyć. Aha. Ona może wiecznie wędrować sobie po naszych gdańskich kanałach. Ona może dziś się znajdować tu. Tak. Za tydzień będzie znajdowała się całkowicie kilka kilometrów dalej. No ale za chwilę będzie koło Wyspy Sobieszewskiej, a jutro będzie w Gdańsku. Jakub, ja się z tym nie zgadzam. To tym bardziej podważasz to, co powiedziałeś. Jeżeli ta ryba aż tak migruje, tak śmiga cały czas, to ty nie możesz mieć takiej pewności. No bo trzeba mieć wiedzę, dlatego tutaj tym się obronię. Bywając nad wodą bardzo często, tak jak powtórzyłem, no kolokwialnie powiedziałem, że te 300 kilka dni w roku, wiadomo, rodzinka, wiadomo, praca i inne rzeczy zmuszają nas do wymuszonych rzeczy, żebyśmy Na przykład stoimy dzisiaj tu, a nie mówimy, tak?
Tu pozdrawiam wszystkich widzów, którzy piszą na kanale, idź w końcu na ryby, nie? No. Ale będę się bronił z tymi moimi 99% z tego względu, gdyż będąc stałym bywalcem wody, my ją filtrujemy, znamy, kupujemy i poznajemy. Mając spektrum 1000 kolorów, jesteśmy w stanie sobie wybrać topowe kolory. Z tych topowych kolorów jesteśmy w stanie się bronić tymi kolorami. Co za tym idzie? Człowiek przyjezdny, oczywiście, będzie łowił, oczywiście okonie będą wchodziły, sandaczyki, certy, motława odpłaci. Nie jest wredną miejscówką, odpłaci, ale lockers zlokalizuje te ryby, którymi będzie chciał przypunktować. No. O to mi chodzi. Może źle powiedziałem w tym stopniu 99%, ale lockers będzie wiedział, gdzie będzie mógł sobie przyprocentować, żeby później, jak mówimy o wynikach, mierzyć wyżej. A że motława jest ostatnio bardzo kapryśna. Bardzo, bardzo kapryśna. Tak, 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 to prawda, to potwierdzam, byłem kilka razy. Musimy nad nią, tak jak poprzednimi latami, było łatwiej pracować. W tym roku ja pracuję 2 razy bardziej. No. Poświęcam jej 2 razy więcej czasu. Ba, nawet spędzam 2 razy dziennie na ten czas. Będąc zakresem rannych godzin, tak, przedpołudniowych i zbliżając się do godzin już wysoko popołudniowych. Nawet zahaczając o wieczór, gdzie przy wieczorze najlepsze efekty. No dobra, ale to inaczej. To, czy motława ma jakieś specyficzne prowadzenie tej ryby, jeżeli chodzi o sandacza? Coś ci daje lepsze efekty na motławie? Jeżeli chodzi o moje odczucia? Tak. Bo oczywiście każdy łowi w swoim stylu, każdy ma swój styl, każdy będzie swój styl faworyzował i zachwalał. Moim zdaniem tak zwane bardzo delikatne szuranie. Co za tym idzie? Zero agresji. Aha. Delikatne tak jakby drażnienie tej ryby przy samym dnie lub na dnie. Dobra, ale nie mówisz o pukiwaniu dna i o dzigowaniu pod dnie, tylko takie... Typowe, moglibyśmy to nazwać takim bocznym trokiem na czeburaszce, którym sobie szuramy po samym dnie. Aha. My nie wykonujemy żadnych impulsywnych skoków, wręcz przeciwnie. My gasimy te skoki, aby przynęta mogła sobie sama nadawać swoją pracę, co przy tym wymuszamy ze strony ryby agresję. No. Nieraz jest często moim zdaniem zauważalne, że ryby, które będziemy chcieli kusić mega mocnymi, agresywnymi ruchami, będą atakowały, ale nie będą skutecznie się wpinały. Przy delikatnym prowadzeniu, przez ostatni okres, przynajmniej moim zdaniem pół roku, miałem częstotliwość brań zwiększoną o około, mówimy tutaj zawodniczo, mówienie o około 15-17% więcej przy takim typowym szuraniu, zero agresji. Ale to wiesz, to muszę powiedzieć ciekawostka, nie? Bo ja nie wiem jak was, ale tak stara szkoła mówi, że macie tą dużą główkę dzigową, opukujesz to dno, tak, nie? I tak dzigujesz właśnie mocno, a tutaj by wychodziło, że ty prawie jak białoryb to chcesz łowić, nie? Bardzo delikatnie. Tak, bo ja w toni łowię białoryb właśnie takimi mega delikatnymi impulsami lub po prostu prowadzą sztówkę przy burze, bardzo jej gasząc opadanie i podnoszenie. A tutaj przy takim moim motławskim się skupianiu na tym, na rybach i przede wszystkim punktacyjnych rybach, to jest takie... Kurczę, jak mógłbym się do tego odnieść? Bujanie tą przynętą pod dnie? Czyli ona sobie stoi przykładowo na czuburasce i ja nią... W żadnym wypadku nie pozwala mi jej takim mocnym, agresywnym opadem opadać, bo moja szkoła, na czym ja się odwdzięczyłem i na czym punktuję, zawsze mówiła mi o tym delikatnym takim dotyku, delikatnym. I to przynęta jest też lekka. Nie masz dużej czuburaszki w tym momencie. Rezygnujesz z niej. No. Bardzo schodzę nisko, jeżeli chodzi o gramaturę. Jeżeli chodzi o koguty, tak jak wspomniałeś, moim zdaniem, oczywiście nie będę mówił, że każdym, moim zdaniem jest, jeżeli chodzi o ciężko, okres wakacyjny. Aha. Okres wakacyjny. Kiedy drobnica, kiedy ten taki, powiedzmy sobie, mikrobiałoryb gdzieś wędruje w tafli wody, gdzie bole nie mogą go sobie tam przypunktować, gdzieś przypilnować, wtedy on jest taki zagęszczony i wtedy możemy tym agresywną pracą, taką wymuszoną agresywną pracą przypunktować. Jeżeli chodzi o takie okresy jak teraz, nie mamy okresy przed, że tak powiem,
okresy przetarłowe, ta ryba jest strasznie, ale to strasznie drażniąca. Dzisiaj inaczej. Łowiłem w Gdańsku z kolegami na kilka kolorów i potrafiliśmy w kilka kolorów punktować. Co to znaczy? Nie skupiać się na jednym kolorze. Spektrum wzrasta, że tak powiem, z każdym braniem. Bo ostatni komplet prawie 150 ryb od 20 kilku centymetrów do 40 wzwyż zrobiliśmy w niecałe 3 godziny, zmieniając przynęty. Obciążenie zostawało 2 gramy, 1,5 grama lub czasami jak zwiększał się poziom lub głębokość wody, dochodziliśmy do 3 gram. Przede wszystkim szukaliśmy tych ryb bardzo lekko. No dobra, ale to... żeby dać im ten spektrum takiego pełnego popisu, no nie? Słucham, analizuję, nie? Będę musiał sobie to przesłuchać 5 razy chyba, bo tyle wiadomości. Czy na Motławie mamy dużo zaczepów? Bo jeżeli idziesz tak blisko dna, to, no, to masz ten, czasami ten kontakt z nami. Jak tam zaczepy wygląda? Zaczepy się starzają, ale jeżeli chodzi o... Samo jeżeli chodzi z tych, te czyste dno, nie są czyste. Nie trafia się dużo zaczepów. Zmarnujemy trochę wolframów w niektórych miejscach, zmarnujemy trochę haczyków, przynęt też pogubimy trochę, ale jeżeli chodzi o takie, jakbym miał porównać spektrum jezior, spektrum Motławy, to skupiłbym się na zrywaniu przynęt na jeziorach, bo na Motławie nie gubię ich dużo. Używam też przede wszystkim, bardzo często używam offseta. Dlaczego? Bo można byłoby zauważyć, że ryba okresem zimowym jest niemrawa, jeżeli chodzi o brania. No. A przy offsecie robimy tak zwane przedłużone zacięcie. Czyli pozwalamy rybie zassać i w tym momencie ją zacinamy. Czyli pozwalamy jej na dłuższą konsumpcję, tak jakby, no nie? Tak. Ja jestem takim offsetowym trochę, jakby to uciekającym nawet w niepotrzebne sytuacje chłopakiem, bo łowiąc na Motławie, gdzie nie mamy często zaczepów, łowię offsetem. I na offsecie punktuję. Łowię bardzo rzadko hakami, hakami, jak to się mówi, normalnymi, czyli nieoffsetowymi. Skupiam się na tych offsetach, skupiam się też na hakach, ale offsety skradły moje serce, bo jakby można było to określić. Przede wszystkim ryba ma więcej czasu na zastanowienie się i niewyczucia metalurgii. Czyli ona nie zauważy, przy pierwszym kontakcie, uderzeniu w przynętę, nie będzie miała kontaktu z hakiem. Ona będzie musiała się połakomić troszeczkę bardziej, żeby przygiąć gumę, tak? Żeby otworzył się haczyk i ją, mówiąc rzeczowo, wpiął. Offsety skradły moje serce i... Dobra, to znamy kolor i to nam musi wystarczyć. Dziękujemy bardzo. To ja dziękuję, nie? Tyle informacji, dobra. Dobra, okej, lecimy dalej. Tak, czasza dymi. Czaszka dymi, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. No i tutaj mamy jeszcze Marka. Marek, słuchaj, dobra. Marek, widać, że zmęczony, dlatego go nie będziemy katować. Jak? Taka rybomania przydatne, takie spotkanie tutaj? Tak, przede wszystkim spotkanie z klientami, których znam tylko z transakcji. Mogliśmy uściskać się, wymienić doświadczenie. Każdy powiedział, jaka przynęta u nich chodzi kolorystycznie. Starałem się zapamiętać, co w Wielkopolsce i tak dalej. Czasami ludzie proszą o dobór według moich doświadczeń, więc to, co się dowiedziałem, to tam jest naprawdę cenna wiedza. Wiem, że tam solety chodzą w tym rejonie, że inne i tak dalej. Dziękujemy bardzo za odwiedziny. Także naprawdę z tej technicznej strony to dla mnie idealna sprawa.